Przyznam, że byłam nieco zaskoczona, ale przyjemnie zaskoczona tą nominacją, o której zostałam powiadomiona. I bardzo jestem wdzięczna za to, że mogę być obecna na tej uroczystości wspaniałej. Pozwolę sobie zacytować moją ulubioną poetkę, która w wielkiej kwintesencji ujęła to, co ja chciałabym powiedzieć, pewnie za szeroko. Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie, bo krótkimi zdaniami. Właśnie o tych krótkich zdaniach chciałam powiedzieć. Nie chciałabym tutaj przed Państwem wypaść jako dinozaury kontestowania wszystkich technicznych nowości, ale przyznam szczerze, że jestem wielką przeciwniczką SMS-ów w telefonach komórkowych. No niestety, nie mogę się z tym pogodzić, że zubażamy nasz polski język przez taką wielką skrótowość. Walczę z tym, poprosiłam swoich najbliższych znajomych o to, żeby do mnie nie wysyłali, a zwłaszcza tych takich sztancowych życzeń świątecznych. Jednak bardzo doceniam telefon komórkowy. Wiem, że to jest wielki krok naprzód, kiedy możemy się porozumiewać ze sobą, ale on też służy do tego, żeby usłyszeć swój głos i żeby chociaż chwilę porozmawiać ze sobą. Taką przypomniałam sobie scenkę ze swego życia, kiedy dzieci jeszcze były małe i zaprosiłam do domu na herbatę Mariana Brandysa, który pięknie pisał swoje reportaże historyczne i pięknie mówił. I dzieci moje, wtedy jeszcze małe, przysłuchiwały się naszej rozmowie, jego opowieściom. I kiedy wyszedł, powiedziały: mamo, jaka to szkoda, że my nie mamy takiego dziadka. Nie miały takiego dziadka, nie miały w ogóle już żadnego dziadka. I byłam szczęśliwa, że doceniły to, że tak pięknie mówił, że może to wpłynie na nie, na te moje dzieci, że też będą starały się pięknie mówić. No ale już się szykowały do wyjścia na zabawę na podwórko, powiedziały: szacun mama, nara. No i co? No i musiałam się z tym pogodzić. Kiedy jeszcze ten polski język cudowny, bogaty, istnieje tak, jak trzeba? Oczywiście ze sceny teatralnej, bo niestety, muszę to powiedzieć, w filmach, a zwłaszcza tych wszystkich współczesnych, zanika ta jego cecha, że jest piękny, że jest bogaty, że jest różnorodny, że ma tyle synonimów. Im mówimy potoczniej i im mówimy w filmach mniej wyraziście, tym to się bardziej podoba. Nie wiem, czy wszystkim, ale tak jest. Ja bardzo często w ogóle nie rozumiem, co moi koledzy mówią. No, ale może jestem tym dinozaurem, którego nie umiałam wymówić. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, że doceniliście to, że staram się jednak zachować ten język z takim poszanowaniem i z taką miłością, jaką go darzę. I nawet zgadzam się na to, żeby to aliści wróciło. Chociaż troszkę mnie to razi. Czasem jak młodzi ludzie, siląc się na jakąś oryginalność, właśnie mówią aliści. Jeszcze raz bardzo dziękuję i tym, którzy mnie wybrali, i tym, którzy tu dzisiaj przyszli. Dzięki serdeczne.